Proszę Państwa, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012. Pierwsze czytanie, druk 1008, referuje Pani Dyrektor Małgorzata Karius. Bardzo proszę Panią Dyrektor. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera przeniesienie kwoty 815 780 zł w ramach planu wydatków bieżących między działami. Jest to zadań. Szanowni Państwo, czy ja bym mogła prosić o albo wyjście do foyer prowadząc rozmowę, albo ciszę. Sprawa jest ważna. Bardzo dziękuję. Jest to przeniesienie z zadań realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia, nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej oraz organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3. Środki zostają przeznaczone na realizację zadań w ramach pomocy społecznej. Bardzo dziękuję. Pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Wprowadzam prezentację opinii Komisji poszczególnych w dalszych minutach klubów radnych. Czy kluby radne chcą przedstawić sprawę? Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie roku 2008? Widzę. Szanowni Państwo, mam tu... Bardzo proszę, Pan Radny Bielarski. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, chciałbym dopytać w tym grupie. Mamy zadanie przeniesienia środków między działami z zadania między innymi nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej. Chciałbym zapytać, jakie są środki na tym zadaniu? Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej? Jakiej wysokości? Co się stało, że akurat z tego zadania są środki przeniesione? Konkretnie, jakie to są też zadania nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej, gdyż istotnie mają do czynienia z wieloma sprawami związanymi z zakresu nadzoru właścicielskiego na zakładami opieki zdrowotnej i nie wygląda to korzystnie. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa odpowiada na pytanie pana radnego? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozumiem, że tutaj dotyczyło w planie, ile jest tych środków budżetu, czy jaka kwota jest przenoszona, bo kwota przenoszona to 190 zł. Nadzór zapobiegania opieki zdrowotnej to jest zadanie obligatoryjne ustawowe wynikające z ustawy o działalności leczniczej i na podstawie tego zadania na przykład są dokonywane analizy dotyczące działalności szpitala, sprawozdania finansowe, gospodarowanie nieruchomościami. Ta kwota na to zadanie, o ile pamiętam, w ogóle to jest 5 tysięcy zł. To zadanie jest wykonywane między innymi przez Biuro Bezpłatnego Zdrowia Urzędu Bezpłatnego. Czy to jest satysfakcjonuje pana radnego? Średnio. Dziękuję bardzo. Może, szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chce jeszcze zadać pytanie w sprawie roku 2008? Szanowni Państwo, stwierdzam, że to było pierwsze czytanie, ponieważ mam tutaj druk dotyczący spraw odstąpienia od drugiego czytania z odpowiednią ilością podpisów. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Szanowni Państwo, składam termin autogłosowania na godzinę 16 w dniu dzisiejszym i termin poprawy na godzinę 16.15 w dniu dzisiejszym. Przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o ciszę. Przechodzimy do roku 2009, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012. Jeszcze raz proszę Panią Dyrektor Małgorzatę Karius. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, projekt zawiera zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 000 000 zł, jest to w związku z promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w ramach których przewiduje się dofinansowanie remontu ulicy Małagowa. Bardzo dziękuję. Pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są inne opinie Komisji? Nie widzę. Klubów radnych. Patrzę już tutaj z tym przewodniczącym posiadam je. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma ochotę zabrać głos w druku 1009? Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ mam druk wnoszący o odstąpienie do drugiego czytania, stwierdzam, że nadal była pierwsze czytanie projektu i wprowadzam termin autopoprawek na dzień dzisiejszy na godzinę 16 i ostateczny termin zgłoszenia poprawek w dniu dzisiejszym na godzinę 16.15.